Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 w polskiej dolnośląskiej wsi. Ze mną oczywiście jest Jerek82. Manko, bym wam się pokazał w okienku, ale tu jakiś z dupą grubo się wlazł i się zaklinował. Tak, mój brat mnie odwiedził i oczywiście Panda. Czekaj, no odsuń się, to wyjdę, to się ty pokażę do okienka, no. To taka... Halina... Ladies and gentlemen, this is Panda Czerwona! Witam serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy na mojej nowej farmie. Troszkę ubogiej niż w USA, ale to jak wiecie co... Patrz, zobacz, ej, patrz ty. Wiecie co się stało? Jakby ten tynk tutaj tą zaprawę wyskrobać, to byśmy mogli koks sprzedawać, ty. Interes życia, nie? I wiecie, co się stało, że Panda nasłał na mnie urząd skarbowy i komornika? Patrz, jaki ty jesteś dobry, kurde. No, Jeremie, kurde, z komornikiem wysłał, kurde, pizdo. A tutaj teraz już teraz nie, no, zajebiście, teraz na mnie, no. Teraz moi drodzy, kurde, tak, no, Panda, no tak, i żeby, Panda to złe zwierzę jest, tak. Żeby było... Mamy 1 383 000, moi drodzy, ale tylko dlatego, że po pierwsze gramy na średnim poziomie trudności, czyli nie mamy ani ziemi, ani budynku, ani nic, czyli oczywiście musimy spacja kupić te gospodarstwo, czyli już kupiliśmy te gospodarstwo. 600 poszło. Tak. To buddy? No. To tak, tutaj 610 do kieszeni poproszę, dokładnie 610 880. Oho, już na bogato, na tak, zobacz, już mnie liczy. Dobrze, te 880 euro to ponownie odpuszczę, o proszę tutaj podpisać, ładnie. Patrz, znikł, no co za menda, no patrz ty, no teleportował się. Halo. Mamy ciągnik po dziadku, który został. Dawaj, trzy przynajmniej takie ciągniki musisz kupić. Tak jest. A, nie chcesz swojego Goiza? No ja chcę, dawaj. No, ja dobra. Też jakiś fajny. Poczekaj, no, poczekaj, moment, ty. Halo, dajcie mi co. O! Ursusik. Nie, Zator. Ursus. Ej, ty. Dobra. Poczekaj. Tu masz swojego z tego. Jerry, ty chcesz swojego. Dawaj mojego dojcia. Dobra, dojca. Chcesz z kabiną, bez kabiny, bez z tym. Bez kabiny. Bez kabiny, może być. Bez niczego. Zbyt. Konsola dla ładowacza chcesz? Może być konsola, no. Proszę tylko. Bardzo, tak. Proszę bardzo, bez kabiny, twój dojc. Panda, wybieraj sobie ciągnik. Quadrax Series, te 438. Przykro mi, przekraczasz mój budżet, kurde. Aha, to czekaj, już patrzę co. Masz tutaj... Renault 96, MTZ 82. Nie, no wiesz co, ja bym poprosił cię, ja bym chciał bardzo Ursusika. No, 16, bardzo Ursusika. Czekaj, on jest w średniej 16-14. Tak. Pytanie, żółty czy czerwony? Poczekaj. Ja będę tak, chciał wersji z kogutem obciążnikiem. Kogut obciążnik, no. Z obciążnikami i 16-14 turbo. Dobra, proszę cię bardzo. O chłopie, to wydasz na niego majątek. Ja, no 46 tysięcy od dwójka. Jakie 46? 35,5. Aha, to czekaj, okay, to stoi ta moja fura. To jest ten? Nie. Dobra, masz tego. Czerwony. A nie, ty nie możesz koloru wybrać, żółty jest tylko. Kup, to, masz. To kupiłeś to już? Tak, proszę bardzo. Tam wow. Z tyłu jest. Jest, matko bosko. To jest twój. Dobra, moi drodzy, i teraz. To co, Jerry jedzie? Teraz tak, moi drodzy, na pewno... Kurde, bo poplamisz tę pizzerkę. Na pewno muszę kupić konfbajna. Mogę ci drzwi urwać? Padło. Na pewno to będzie ten konfbajn. Do tego kupimy oczywiście... do tego kupimy, moi drodzy, sieczkarnię. Ej, ale znalazłem buga. Jakiego? To je na luzie, a ten, wał przeniesienia mocy mi się kręci. Dobra. Przyczepka na pewno będzie nam potrzebna. To se któryś z was podłączy. Kurde, wrota mi pootwierał.
Chociaż te mogą być otwarte, ale nie chcę otwartych mieć. Dobra, to jest. Kurde, to. Który to się robiło? Halo. A, tu. Prawym przyciskiem myszy i na boki. Dobra, albo dobra, prawym dobra, przyciskiem dobra, myszy i do góry, do dołu. Pozamykał, pootwierał. Kurde, jakby u siebie był, no. Dobra. Pada jest po przyczepkę, bierz przyczepkę. Wow, bo będzie zaraz świeży lakier zdarty. I Andrzej się zdenerwuje. Czekaj, ja odjadę ci tym drugim z tym Ursusem. Ja mam jechać na farmę? Na farmę, no na razie wszystko na farmę. Czekaj, pojedziemy razem, bo ja się potrafię gubić łatwo. Tak, o, od sklepu w lewo, na skrzyżowaniu w lewo i cały czas prosto. Dobra, a ja kupię tak, o, bronę oczywiście. Pług. Ej, ale Jerry, z Federem nie wolno jeździć po drogach publicznych. Ty, ja zapomniałem, ile ty miałeś mocy, kudę? Do 80. Nie, ja mówię do tego. Panda? Ej, ale to nie jest. 130. 130 mocy? Jakoś tak, no. Czekaj, nie, on chyba miał więcej mocy. 16-14 turbo. 116-160. Dobra. Ale ty wiesz, że ty mi nie wybrałeś ten. Co? Z obciążnikami opon i obciążnik z przodu i koguta masz jeszcze, ty o co ci chodzi? Ale nie, chodzi mi o to, którą ty wersję wybrałeś, bo ty chyba nie wybrałeś 16-14 turbo, panie. No to tutaj jest 12-24. No, bo to nie to narysowali, to no. Nie, no robione. Ciała przecież ten, co miałem mówić. To jest przeróbka z czegoś innego. No dobra, jedź, nie marudź, bo. Poczekaj, kurde, ja tu muszę chip tuning zrobić. A ja tutaj tak o, pługa muszę kupić. Kultywator, na pewno będą brony. A, wciula mnie robi, kurde, 130 koni, żadna nie turbo, kurde. O ja. Jak nie, żadne turbo. A, jedź pan, kurde, i co, w lewo teraz? No, w lewo. I na skrzyżowaniu w lewo. Oj, i w płot sąsiada. Dobra, pług na pewno, moi drodzy. Dobra. Pytanie. Agro masz? Chyba agro masz, ten 2,5 metra wezmę. Kupuj jakiś chcesz, chłopie. Taki, żeby pociągnęło to wszystko. No właśnie. Łocie, ciul, wyłącz no ten ruch, kurde, tutaj. To rżnie, rżnie jak... Jezu! Co? Chłopie, jadą jak na autostradzie, nie? Jak? Ruch ci przeszkadza? Ruch. Ale popierdziela, no cały oni mają, oni mają zwiększone te, że jadą szybciej. Czekaj, konsola. Matko, ale ta mapa jest wykrzaczona, to się w głowie nie mieści. To tyle błędów ma? No. Ja nie wiem, czy to nie jest przeróbka z 15, czy tam z czegoś, nie? Przeróbka, może nie przeróbka, tylko konwert. Dobra, ruch drogowy wyłączony jak na razie. Prosto, to ruch drogowy fajny był. Nie no, jest tego, z lekszo rżnie to. Dobra, pług i ten kupiony. Pług i ten kupiony. Przyczepa kupiona. A, siewnik. Ja już kombajnem jestem tutaj u ciebie, ale powiem ci szczerze, że on ledwo się w bramie mieści, nie? No, on tam na styk jest. Headera wziąć, odpiąć, wózek nie, wziąć. Nie możesz. Ja mam chyba za dużo krzeczących się modyfikacji. Siewnik. Nie wiem, gdzie ty chcesz tego kombajna postawić, panie kolego. Tam z tyłu jest taki wjazd dalej na farmie. I tam jest taka wiata, taki kudek, murowany tak. Właśnie garaż bez tego. Dobra, to tam będzie dla ciebie specjalnie. A tam tylko jest jeden wjazd, czy są dwa? Tam są dwa wjazdy, tylko drugi kudek gdzieś tam na pola wychodzi. Nie, jeden wjazd. Chodzi o bramę, o bardziej o to. Nie, jedno tylko jest wjazd. Ty, to taki duży garaż, a ten? A tylko jedno wrota są? Możliwe.
A tam są jeszcze bez zwrot. Ale to ja ci pod wiatek stawiam, bo szkoda miejsca tracić. No. Ja bym na dach postawił. O, o. Co jest, kurde? Panda dołącza do serwera? Co jest, Panda? Zmieniłem ustawienia graficzne. Chcę zobaczyć, czy coś to w ogóle pomogło. Nie sądzę. Wiesz, to trochę płynniej jest. Znaczy się se obniżyłeś, chcesz powiedzieć. Aha. Z ultra na wysoko, ale nie wiem. No to. Kurde, tabulator i łomatko. Dobra, czekaj. Kurde. Kurde, no. Ty chłopie, tu bizon nigdzie nie chce wejść, ja pierdzielę. Wyjdź z tego bizona, to ci powiem na razie. Masz. To tam do tyłu by chciałeś, tak? Ale zobacz, że to jest tylko jedno wejście, szkoda tutaj miejsca. Dobra, na razie może być. A zobacz, tu jeszcze 5 pojazdów możesz spakować. Ja go tu wstawiałem na początek, ale... A ta brama się to nie otwiera? Nie. No otwiera się, ale tylko... Nie otwiera się. A nie, bo tu są kudety, ale no nie dlatego... O Jezu. A to podawaj tu podwiaty ją tu. A nie, podwiaty się zmieści. Podwiaty się nie mieści. No to trudno, no to co. A ja mam ten pług wziąć? Chyba nie. Nie, no to chyba raczej tego pługa nie weźmiesz. Bo cię podniesie. Weź go, zostaw. Weź brony. A ciekawe, czy ja swoje. Czekaj, ja zobaczę swojego tutaj. Tylko ja muszę go zmodyfikować. Tu się zatrzymało to wszystko. Żyre, chyba ci jakieś części z bizona spadły, bo kurde. Nie. Ale nie, to... Ty mówiłeś, że ruch wyłączyłeś. Nie wyłączyłeś. Nie wyłączyłem, no okazało się z powrotem włączyć. No to włączyłem. No to pewnie, że tak. Bo to fajnie, jakby to niarka ci przejeżdża po wsi. Gdzie wy jesteś, to? No ja jadę z bronami teraz. To co, przyczepka, rząd do targu i co teraz? Czekaj, bo Badi już tam kolejne rzeczy dokupuje, nie wiem. No, pług jest do zabrania. Pług jest do zabrania. Chłop jakiś jełop się zatrzymał na środku i co? Olo się zderzyli, jebu twoja noga. Dobra. Masakra. Dobra, to weź. O, Badi szaleje, zaraz nie będzie miał kurde kasy. To pożyczkę weźmie. To ma już pożyczkę. Ile? 25 tysięcy czy 250? 250. Oj. 250. No to jest ten średni poziom, nie? Muszę jeszcze siewnik kupić. No to masz 250 pożyczki, nie? No, siewnik. O. Panda jedzie. Panda uważaj, bo ja szeroki jestem, nie? Siewniki. Siewnik. Coś ty tu zrobisz, że tu taki korek. Ja nic nie zrobiłem, tu tak już stało. Dobra. Ja pierdykał. Siewnik stara. Na pewno będę musiał kupić opryskiwacz. Nie no, Jerry, tobie serio też tak mocno laguje? W sensie laguje Przycinka, no. Przycina się co jakiś takie czas, jakby, no. Kurde, mhm. Grał na starej Amidze, kurde. Na jakichś mega wystawionych tych. Jeszcze... Jezusie kochany. No, momentami się przecina, no. To jest masakra, w samym sterowaniu jest problem, myślisz. No, Jezu! Po górkach, po kiszące, matka boska. Dobra, kup. Tym się jeździć nie da. Jezu! Ale no bo zaraz, ja kupuję, to może laguje, dlatego, no. Cała gra laguje, w sensie mapa. Znaczy ja wiem, mi nie lagowało, kurde. Na single playerze. No. Może być synchronizacja zdupczona na mapie. Czy coś. Dobra, moi drodzy. To jest. I może samą zbierającą jedną. No i chyba to wszystko. To. I na razie, moi drodzy, to by było wszystko. Na razie, powiadasz. Na razie.
Na razie byłoby to wszystko. Co tam zostało w sklepie jeszcze do zabrania? Pług, siewnik, opryskiwacz i rozrzutnik. Ale i jeszcze mój ciągnik drugi i przyczepa samozbierająca. Dobra, pytanie teraz jeszcze mogę jak to chwilę. Ciągnicze? Ile ty masz tam ciągników? No swój ciągnik mój, co został. No to masz ogólnie trzy. Ja mam swój, panda ma swój, ja to masz panowie, trzy. To nie jest mapa Piotra, tylko kto się przekonwertował na Farming 19. Mapa ok, sporo odbiega oryginału, ale klimat jest jak najbardziej trzyma. Też kocham tę mapę Farming, dorwałem też linki do mapy, bla 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 bla. Ma błędy w logu, ale to pewnie z ilości modów maszyn, jakie gościu zainstalował. No dobra, zobaczmy jakie ja mam. Ja mam tak samo, lagi przez hu owią optymalizację i mam lagi w miejscach zalesionych albo z dużą ilością trawy. No. To by się zgadzało. Teraz pytanie, co by kupić? Jakie pola tutaj mamy? No za dużo. A kosiarki kupiłeś jakieś do trawy, do... Nie, na razie tego nie kupowałem. Nie jedziesz w kosiarki, w belownicę, belarkę. No ale po co? Kosiarkę do trawy powinieneś mieć, no jak ty? Masz przyczepę samozbierające kiszonkę już robić. Nie no, bez przesady, no jeszcze nie tak szybko, kurde. No kiszonkę sam robię. Poczekaj. Dużą łąkę za 300 i. No, to nie mam siana. Dobra, to kosiarkę. Kosiarkę, czekaj, to on za 17. Kosiarka, co to jest za kuna? Jest, takie mało jakoś. No to mało. Kosiarka służy do koszenia trawy. Dobra, nie będzie tam New Hollanda na razie. Bo niestety nie ma funduszy za bardzo. Kup, tak. Czy masz jakieś w ogóle obsiane pole, czy coś, żeby chociaż zarobić? Jeszcze pola nie ma. Jeszcze pól nie ma. 13-14. Dobra, kosiarka jest. Też. Nie no, ta optymalizacja to nie boli. Zgrabiarka. W razie W. Dobra, technologia belowania. Jezu. Pytanie, ciągnik sam jedzie. Czy tego kuna to moja ta uciągnie, czy nie uciągnie? Panu, co ty cudujesz? No co cuduje? No tak że nie. Zobacz, ty, co jest? Czekaj, ja zabiorę co nieco ci, to nie będzie ci tego rżnęło. Ty, ale my wcześniej graliśmy, zabieraliśmy sprzęt, kupywaliśmy nadmiennie i nic nam nie rżnęło. Pod Bogiem ci mówię, panu. Ja w ogóle... Czemu ty do tyłu jedziesz? Nic nie dotykam, Jerry. Aż no, zobaczę to. No, wcisnąłem E. Zobacz, ciągnik coś tu kurde. Zobacz, sam kołami skręca, czy jest. A nie, tu nic nie mogę zrobić, zwiesiło. Ty masz coś, zobacz, ja przy Jerrym normalnie jadę. To nie wiem co jest. Ty, ale ten siewnik to żeś sobie kupił jebut fajnoga. No stara. Tylko... No, a widziałeś jaki on jest szeroki? Popię na całą drogę. Trzymaj pandzio. No ale to co mi to daje, jak mnie tak świeją co chwilę stopingu powyżej 100. O, czekaj, coś się uspokoiło, nie uspokoiło się. Dobra, to ja pojadę tym. Dobra, moi drodzy. Buddy. Co? Całą drogę, dwa pasy zajmuję tym siewnikiem. No, a to jeszcze... Co ja poradzę? To jest ten jeszcze mały siewnik, to jest tych małych. A ten mały. To ci powiem tak, to mnie teraz wyprzeć, nie? No widzę, nie wyprzedzę cię. Dobra, czekaj. Dobra, na razie to. Ja pierdzielę. Ty, no ale ja z tym. Ej, muchy tutaj są przy tym drzewie. Patrz, widzisz? Albo coś tu, nie wiem co to było. Widzisz takie jak ten? Co? Co? Jakie muchy? A no ty, są, no. Coś tam. Nie, ty, no są ty, rzeczywiście. Ależ takie na stałe te muchy. Ty, to są ćmy. A, muchy CC. No. Ty, ale ja się zastanawiam, jak ja tym siewnikiem w tą bramę wjadę. Tam jest gdzieś wejście od pola.
Bez bramy. Kupiłaś te małe maszyny. No to jest mała maszyna, to jest z małych brałem siewniki. To rzeczywiście małe je był twoje nowe. Wiecie co, ja wywalę wszystko i zobaczę, może faktycznie któryś most, który nie powinien działać, działa. Ty no bo, zobacz, ja z Jerem jadę i nie krzaczy nam nic. Dobra, ale to może być wina jakichś modów u mnie, pierdzielę wszystkie. Aha, bo ty masz jeszcze swoje mody. Ale to i tak one nie powinny być aktywne, nie? Farming 19, moc. Jezusicko, dobra, kopiuj. Wysnij. Usuń. Kopiuj, wysnij, usuń. Nowy folder. Kopia modów. Dobra. Moc. Ty, to od pola to chyba tylko tutaj ta droga co będzie, co? No chyba tak, nie? Gdzieś tam był wjazd, pamiętam, dalej. Bo ja się w tą bramę to wątpię, żebym się zmieścił. Chyba, że z tej z drugiej strony. Właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy. Zmieściłbyś się na pewno, ty. Kombajn tak. Wszedł, to... Ty, tu jest wjazd. Jest, tu naokoło trzeba przejechać i jest wjazd. O, jedziesz właśnie, no. Dobra. Ja pierdzielę, jak będzie trzeba jechać gdzieś na jakieś inne pola, no to chłopie tu przerąbane. To wtedy ten... wtedy ten... mod ty. Ej, dobra, buddy, wszystko wszystkim, ale... czekaj, 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 bo... na milimetry, ty... ja pierdzielę. Chłopie, ja nie wiem... ktoś ty tu takiego ciasnego zakupił. Gdzie ci ten siewnik postawić? A postaw go tam gdzieś tam. Pod płot? Może być i pod płotem. Nie. Jak ja zobaczę na tym, na swojej mapie. W sensie na zwykłej tej, czy też nie. Wiedzieć. Krowa z cyckami. Pędzą dwa traktory, aha. No. A co w tym... A co w tej mapie? Moi drodzy, mamy 11 nowych dodatkowych upraw. Nie będę wam zdradzał jakich. Dowiecie się po prostu na odcinkach. I tyle. Tak wszyscy teraz wpisują sobie... Tak, Dolnośląska, nie? Co ona zabiera takiego? Co o czym on gada? No dobra, u mnie normalnie chodzi, nawet najwyższy. Teraz tak, 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 enter, przerwij grę. I będziemy chodzić do Bodiego, proszę państwa, z butami. Na zakręcie, tylko nie waż się na zakręcie. Postaram się. Ty, nie wiedziałem, że ta... ta kosiarka to ma aż taki kurde wielki, kurde... Nie mogę, zwykłej takiej małej bocznej... No właśnie, myślałem, że to kurde będzie jakaś ten, a to ma takie, ja to sprzedam kurde, bo to przecież wygląda... To jest taka ciągana, no. No ciągana taka właśnie, tutaj nie za bardzo kurde na te drogi. Tak, sprzedaj to oczywiście, jak najbardziej. Jeszcze raz kosiareczku. Panda. A mówiłem, tylko nie na zakręcie. Dobra, kosiereczka. Ty, dasz szybko ten. Tego kuna szybko. Wezmę, to chyba najlepsza będzie. Konia weźmiesz? No, kuna, no. Dobra. Dobra. Chłopie się nie zmieściłem w bramę. Zgrabiarka. Oś, cały czas ping, stosować, nic. A ty ile masz pingu, Jerry? Ja mam 40, 50. No,
Będzie 40-50. To ja nie wiem czemu. Nie wiem, przyjacielu, dlaczego. No ja też nie wiem. W ogóle myszką nie mogę ruszyć nic. To jest komputer mam zepsuty. Nie komputer, jeżeli u mnie normalnie działa, jak założyłem na multiku swoją tą mapę z tymi modami i wszystko działa tak jak powinno, choć kliknę tabulator to pół godziny, kurde, zanim poprzerzucę w ogóle gdziekolwiek. Chyba, że jest jeszcze jedna opcja. Gdzie jest zarządzanie? Bo miałem aktualizację zbiorczą Windowsa. Mówisz, że przez Windę? Posiedźmy trochę w kabinie. Jaki ruch dzisiaj w tej wsi? Jak nigdy, nie? No. Ja jeżdżę tylko ciągniki w to i nazad. Oho. Za twój komputer ulegnie autodestrukcji za 3. 2. Ja jogę. O, panda siedzi w dojcu. Ty! O, tak? On ci... O kurde. On ci tu pluje na twój ciągnik, Jerry. Ja ci zaraz tam dam. Pododawałem wszystkie wyjątki, bo nie było, nie miało tam paru tych. To działa lepiej? No nie wiem, trzeba wiedzieć. O. Dobra, ale jeszcze kupię jeden kombajn. Bo na pewno uh-huh. Jest potrzebne. No to ci aż tyle kombajnów. No, jednym będziemy kosić? O? Lepiej byś jakąś belarkę, kostkarkę, coś ja do słomy, czy tam do tego. Dostanę z tego nerwicy. Czekaj, tak no, ja wolałbym kostki, wiesz, tylko... Dobra, nie będzie ta kostkarka kuna do owijania. Pole bo... kupuj jakieś, czy już kupiłeś pole? Nie, bo jeszcze nie. Maszyny kupisz, a pola nie będzie, nie? Dobra. To jest na 13. Ty, teraz te kolory pozmieniali, ty. 13, co to jest? 13 też nie wiadomo, co to jest. Ole. Ole, ole. Dobra, w razie W kostkarkę to będę wypożyczał na razie. Szkoda na razie pieniędzy. Ty, chciałem ci powiedzieć, że tak, na polu numer 13 masz chmiel, nie? No. No to kombajnem tym mogę kosić chmiel. Zwykłym? Tak. Tak? Aha. Chmiel zwykłym kombajnem? Tak, tylko wyciągasz te palców i ten, i możesz kosić takimi kombajnami chmiel. A na 14 co ja tu mam? Niebieskie? Cebulę. Nie, to nie cebula. Tytoń mam. Tabako. A na 51 co to jest takie brązowe? 51 brązowe, te ziemniaki to nie, pszenicę bym gdzieś znalazł. Dobra, to jest 43 i 22. A 55? To nie to. A jęczmień? Też nie to. 55, co to jest za pole 55? Kukurydza, kurczę. A 16 niebieskie. Cebula, pszenżyto. Ty, pszenżyto? Ty, a ty, ej, co ty kupiłeś, buddy? Przecież nie kupiłeś kostkarki, tylko owijarkę do... Owijarkę, no, owijarkę. Chodziło mi do kostek. No, a, ale masz czym robić te kostki? No, kostki to będę, jak coś, to będę wypożyczał. A to po co ci owijarka? Dlaczego no, ci? Bo to owijarka, to jak będę chciał, to zrobię te.
Kiszonkę? Wiesz, kiszonkę w razie W też do biogazowni. Nie lepiej ci luzem zbierać, jak już masz samo zbierającą tą. No i co? I tam jest silos fajny? Mam u siebie ten silos? Pewnie. Przesiądź się do kombajnu i na silosie stoi przyczepa sama zbierająca. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Nawet nie wiesz o tym, ha? Gdzie tu jest ten silos? Wysiądź z kombajnu, cofnij się do tyłu. Jest przyczepa sama zbierająca i to jest właśnie twój silos. Który? Ten tutaj? Tak. Tutaj, gdzie te opony? Tak. A to trzeba ubijać. Ja myślałem, że to jest ten sam silos, że... Nie. No trzeba ubijać do kieszonki. No tak, no trzeba, no. No. Aha, no dobra, to ten. Ale to wiarka też się przyda, bo ja będę chciał sprzedawać, nie? Dobra, kupuj pole jakieś, bo nie ma co robić. No właśnie, no właśnie te patrzę, które po pole. Są kombajny. I szukam. Maszyny wszystkie są, ale nie ma co robić. Daj to spokój, to kurde co chwilę mam cały czas na 120. To trochę daleko to pole. A łowiec? Też daleko, kurde. Wiesz, patrzę, który jest gotowy do zbioru najpierw. No, do zbioru to chyba raczej nie ma. Mego? Coś musi być gotowe do zbioru. Wzrost. Gotowe do zbioru... Pomarańczowe. No to najbliższe... 69. 50. 16 koło farmy twojej. No to jest... Aha, 16. No dobra, to biorę 16 na razie. 16 na przykład. Nie, gotowe do zbioru. Dobra. 16 i 15 razem. No dobra, spacja, kup. Cyk. Tu nie wiem, co tam rośnie. Tam rośnie krzężyto. Ale tytoń. Nie, tytoń rośnie tutaj przy farmie. Tytoń to jest. Nie. Ma 16. Ale rośnie. Na 16 jest gotowe do zbioru. Dobra, gdzie tu jeszcze jest gotowe do zbioru jak coś? No nie wiem, co jest grana, ale naprawdę ma wysokie pingi. 50, co jest na 50? Na 50 to jest kukurydza. Nie mam headera do kukurydzy. A, na 15 mamy żyto, panie. Mówię. Żyto, na 16 mamy... Na 50? Pięćdziesiątka jest gotowa do zbioru. Dobra, to jeszcze tylko to 50 kupimy. Na razie starczy. Tych zakupów. No 50 i 49 będę miał te dwa pola. No dobra, trudno, to kupimy to. O kurde, za mało pieniędzy masz na te tereny. 250 tysięcy tylko? 314 tysięcy to kosztuje. Ile? 314 tysięcy. O, czekaj, stabilization. No 8... poniżej 44 gra normalnie chodzi. 18, 17. Dobra, kupimy jeszcze 18, 17, już więcej już nie będę kupował. Już nic nie kupuj, stary, jak mi się pingi uspokoiły. Dobra. Ja pierdzie. No i za późno. To tak było miło, nie? Ale i ty, dziękuję. Bro, coś jest z tym, coś jest z Ursusem, bo wchodzę do Ursusa i normalne pęgi skaczą jak wariantek. Który Ursus? No kurde, no jaki Ursus? No jakie masz Ursusy? Wychodzę z niego? No. Spokój. Czekaj, wejdziemy do tego. 140, nie dziękuję. Poczekaj. A masz... O, do tego i tu spokój jest. Do ojca? No, znaczy też nie, też skaczą pingi, nie wiem co jest grane. To masz tego. Do ojca skaczą? Też. Masz Fenda faworytkę.
Okej. W sklepie. Masz, kupię ci go nawet, tego Fenda Faworitka, sprzedam jednego Ursusa. Masz. No poczekaj, no bo to nie wiem, czy to jest ten. Idź do Fenda Faworitki. Zobacz. No jest tam. Ile masz pingu? 40. No i dobra, no to ty nie będziesz sobie jeździł Ursusem. Jeden Ursus pójdzie wech. Oj, buddy, chyba te twoje internety trzeba naprawić. Przecież ja zgram, że z Jerem już jakiś czas na tej mapie i jakoś mi nic nie pierdol. Ale grasz w dwóch, a przychodzi trzeci. Aha. I wszystko robi. Dobra. Tak, okej. Okay. Dobra. Tak mi się wydaje, no bo... To jest Ursus, Faworitka i Deutz na mapie. Przemalowaliśmy po prostu, to jest Ursus, tylko przemalowany. Dobra, Jerry, co ty tam walisz? Ja jadę już kombajnem. O, widzę, Jerry już tam kombajnem wali, no to ja biorę jego dojca, wezmę przyczepkę. A co ty tam kosisz w ogóle? Przężyto. No, także zaraz wam pokażę przężyto, moi drodzy. To jest pierwsza dodatkowa... Ale obroty skoczyły temu ciągnikowi. Jak ciągnę teraz tą przyczepę. Na pustą. No on... Poczekaj, jak będzie pełna. Mówiłeś na małe pola, na małe maszyny. No to na małe, a nie na takie, kurde. Znaczy ja je później będę wymieniał sobie powoli, nie? Chyba, że chcesz przy dojcu zostać, nie? No, serii 7 w malowaniu Warrior. Aha, to to. Dobra. Ale na małych kołach, więc to się będzie mieścił w drodze. Zostawiamy tu dojca. A to jak wygląda przężyto, moi drodzy, tutaj. A, te obroty tego... Bizona. Pan Dzior, gdzie jesteś tym faworytką? Jadę z powrotem do sklepu. A czemu jedziesz z powrotem do sklepu? Muszę wiozłem opryski, ważna farma. Aha, dobra, to wiesz co, to jeszcze tego drugiego kombajna w razie w zakupię. Żeby jeździć na dwa kombajny. Drugiego bizona? No to dawaj. Tak, drugiego bizona, ale z niebieskiego, z kabiną. O, to ja chcę niebieskiego rekorda. Co ty chcesz? Nic, to kupuj. No dobra, masz. O Jezu! I do tego jeszcze żniwiarkę. Tylko tą żniwiarką widły, nie? Znaczy ten, przesuwasz, nie? Tą żniwiarkę całą na J, N i K, M, nie? Chowasz do przodu, do tyłu, podnosisz do góry, nie? Rozumiesz? Gdzie, no. U mnie? Nie, u pędziora, na niebieskim. A u ciebie nie wiem, możesz też zobaczyć. Nie, u mnie nie wiem, się chyba nie, u mnie to prawo, lewo i... Dobra. Zbiorę tą słomę, na pewno. A do czego ci słoma? Sprzedam ją. Kupiłbyś jedną krowę i wrzucił od razu już tę słomę, niech ma. A co mi po tej krowie, jak nie mam do niej sieczki? Po co ci sieczka? Na samej trawie może się też. Będzie nie, ci produkowała mniej po prostu. Nie będzie 100%, tylko będzie ci produkowała 70%. Nie, na razie chcę, wiesz, trochę... A ten, nie wiem czy wiesz, ale jest ten, fajna modyfikacja, tylko że tutaj to miejsca nie będziesz miał na rodzaje krów, mleczne i mięsne. Nie? To ci mówiłem kiedyś, nie? Że łaciate są mleczne, a te nie łaciate są... Brązowe. Mięsne, no. Ale obroty Ursusowi się zwiększyły. O kurczę. Nie, ja nie wiem, co jest grane, ale coś tutaj jest z internetami. Pinki skaczą jak szalone. Dobra. O, tu jest przejazd kolejowy.
I w pole. Widzę cię, widzę cię. To dobrze, że mnie widzisz. Dlaczego jeździsz po uprawach? Pytam się ja. Toż to nie tak nie może być. Ale zobacz, przyjechałem z USA, zamiast mnie przywitać chlebem i solą, to dupa, żaden nie wyszedł. Chyba solą, ale w oczy. Nie, jak solą, ty chyba z akumulatorowym udaliśmy do wypicia. Ja, chlebem i solą, ty. Chlebem suchym dla kunia i solą w oczy. Pod górę ciężko. O, tu jest trawa, już możesz trawę sobie pierwszą skosić na ten. A sianko, ewentualnie nie na sianko. Na sianko jest dobre ruchanko. Okej. Okay. No, co jest? Jak skończymy ten nagrywać, to Jerry wyjdziesz, a ty bardziej zostaniesz. No. W farmingu i zobaczymy, czy coś to zmieni. Ja pójdę jeść. Zrobić kiedyś, bo głodny, bo no to, dobra, wyjdę spokojnie. Ale nie wyganiaj mnie już, dobra? No. No idź. Nie, już chociaż te pole daj dokończyć. To ten chmiel tutaj na 13 jest gotowy, czy co to jest? Nie. Ale chłopie, jak on ma chmiel, to wiesz co to będzie? No impreza. O ja, jak się upędzi z tego browaru, to... Panda przyjechał drugim kombajnem, jak już nie ma co kosić. Panda, zobacz, co jest gotowe do zbioru i ogień. Nic. Nie, jest tam jeszcze jedno pole jest gotowe do zbioru. Osiemnastka. Ej, ale Buddy, to ci powiem, że tu z tego pola to tak widnie będziesz miał, nie? No bo to są, mówię, małe i duże pola, nie? No niestety, tak szybko tutaj już się nie dorobię. Tutaj widnie. Tego księżyca to jak będziesz miał ze 4000, to będzie sukces, nie? No 4 tony, nie? Widziałeś te skaczące bizony? Nie. Ty, przez te tory to uważaj, panie. O cieciul, ufer, ducen, pociąg jedzie. A tam dalej miałeś przejazd, nie? Na prawo. Nie dość, że jestem biedny jak myśl kościelna. Ty, ja jakieś proso zbieram, halo. Co ty zbierasz? Proso. No to zbieraj proso. Ty nawet, Buddy, nie wiem, czy będziesz miał 4 tony z tego. Nie no, wysypałeś. Ile wysypałeś? Nie wiem, 2,5 ma pojemność chyba, tak? Ten? 3,500, chyba 70. A, no to będziesz miał, no. Zaraz zobaczymy. Ale obroty silnika idą ostro tutaj temu Ursusowi, nie? Jak coraz ciężej jest. To jeszcze sobie powinienem ściągnąć modyfikację na realne wagi. Czyli jak masz przyczepkę 15 tysięcy, czy tam, to masz, kurde, 15 ton i odczuwalne jest te 15 ton, nie? Że ja, jak na tym, na Oldstreamie, no. Pod górkę to nie dałem rady podjechać, nie? O kurczę. 5320. No to 5 ton, to nie jest źle. Jedź to wysyp, tylko nie wiem gdzie. Jak to nie wiesz gdzie? Do silosu. No do silosu, no. No to jak to nie wiesz gdzie? Bo jak chcesz, to ci mogę wysypać, nie? Przyjacielu, tam chyba... A nie, tam jest moja farma, dobra. Ty, Pandzior, jak ci tam idzie? Bo widzę... Słabo mnie pinki wkurwiają.
Nie no wiesz, ja nie lubię jak gra przycina, nie? To jest wkurzające. A na speedteście mam tego 4 milisekundy pingu i wszystko jest według tego w porządku. Ty jak już mam 90% przyczepy, nie? Tej samozbierającej, to ci powiem, że już mam kłopoty podjazd na podgórkę. 9 na godzinę i z ledwością tam się wspina, nie? Jedzie z górki. Dinkel spelt, to jest przężyto. Przężyto, no. Dinkel spelt, kurde, widziałeś? O, jestem pełny już. Dawaj, kurde, daj mi etek, dawaj. 23 tysiące, 23 tony, kurde, słomy. Całą słomę zebrałeś? Nie. Nie, tam jeszcze dwa paski. Tylko ja się zastanawiam, gdzie ja tą słomę mam wyrzucać. A tam jest na słomę chyba. Gdzie? Tam na w tych silosach? No coś tam jest, ale nie wiem na co. To jest właśnie, widzicie moi drodzy? To jest... Ty, a może tu jest ta, gdzie ta rura jest? Zaraz zobaczymy, jak podjadę pod tą rurę. Tam na coś jest, jakie no, tam jest. Tam jest ta rura, kurde, taka, widzisz? Nie wiem, bo mnie tam nie ma, no ale... Aha, nie ma cię. Ej, a czego Baby Panda jest w sklepie? Jak w sklepie? Ty, jest! Wysypuje to do tej rury tam, co na górę daje, wiesz? Wiesz. A ciekawe, czy mi się... Słoma pojawia. A, pojawia tutaj, widzisz? Jest. 23 tysiące, no. No bo nie wiem, czy wiesz, ale tu ogólnie jest słoma na górze, nie? Leży kostka, nie. Tu leży w ziarnach, to po drugiej stronie leżała na tym. Słoma w ziarnach? O. Tu, tylko ja nie wiem, czy to nie jest kup. Nie, bo żadnych pieniędzy mi nie dodało. Ale nie, tu drugi jest ten. Nie wiem, czy to nie jest kup przypadkiem, wiesz? Leży, to jest kup. Stodoła bar, no. Stodole może sprzedawać chyba. A ty potrzebujesz, czy chcesz sprzedawać? A ja nie sprzedałem, bo ja was zmagazynowałem. No dobrze, no ale się pytam, czy chcesz trzymać, czy sprzedawać? Nie, na razie trzymam, nie? Na razie sobie, wiesz, zbieram, a później będę... Ty, bo tu jest pani kolego, jakby nie patrzeć, silos paszowy. A nie, czekaj, stodole... Nie, a stodole możesz trzymać słomę, ej. Możesz trzymać. Dobra, nie? Jedno pole zrobione. Teraz zrobimy drugie pole. Ru, 17, nie. Nie, tutaj do was zbieram, jadę zbierać. Tutaj przez przejazd ładnie, o, ja tam nie jadę, bo nawet nie mam po co jechać już tam panda. Ile tam, dwa przejazdy po zawodach, nie? No, panda tutaj nawalił mi na drogę nawet. Ja nawet nie widzę tego twojego, gdzie to wyrzuca. Dynamic Turbo 3B. Dobra, zbieramy teraz wszystko, co do ziarenka. Bo to... No tutaj miejsca tak za bardzo też nie ma, bo tutaj z tyłu widzę rowek. A wapniarkę kupiłeś? Jest, tam rozrzutnik wapna i tam nawoz. Z wapna? Czy bez wapna? Znaczy no, na razie bez wapna. Kupujesz wapna wszędzie na pola.
No wiem, że potrzebuję jej zaorać, nie? No to wiadomo, to są te pierwsze wszystkie uprawy, co. Na początku nie musisz używać wapna, sobie opuścić wapnowanie, tylko zorać i dane. Wapryski? Ale wiesz, jak już ale robisz to... wapna to dostajesz 10%, 10% nie? Więcej, nie? No ja wiem, tylko wiesz, jakie wapna jest drogie. No ale ile tu zużyjesz na te pola, kurde? Ale przynajmniej się pole nie będzie świeciło na czerwono. Tak. Nie, to czekaj, na czerwono to orki potrzebujesz. Na czerwono to orka, no. Tu będziesz bardziej musiał sobie zrobić przedłużenie pola, tak coś czuję. Znaczy nie pola, tylko przedłużenie farmy i na tym kawałku tutaj co jest, postawić sobie jakieś budynki i trzymać tutaj te kombajny. Ja tam mogę te budynki parę sprzedać, nie? Bo one są na razie mi niepotrzebne i ustawić sobie wiaty po prostu, nie? No. Pewno bym sprzedał kury stąd i by sprzedał ten do... tych skrzynek, nie? Właśnie, te skrzynki, to od razu może to trochę tak. Pyk, garaż. Czekaj, te skrzynki, czyli na okopowe, nie? No. Kurnik na razie... To muszę zostawić. Co to jest? Tutaj SCS Shaft Fast, nie wiem co to jest. W sumie tak o Missing Shift Piggy. Piggy to są na pewno na ten, na świnie. Tu jest. Gdzie jest ten okopówka? To jest na pewno to. Sprzedamy. Dobra, i się... Ej, kury te sprzedaj te stąd tutaj, te kury też tu niepotrzebne są. Czekaj. Na pewno niepotrzebna mi ta... Czekaj, gdzie te kury? O, tutaj sobie ładną szopkę jakoś tu sobie budujesz. Kury. Na maszynę. Czekaj, bo... O, kury poszły i tu elegancko na bizon, bo to... I zaraz tego, jest... nie, dobra. Dobra, czekaj. Cieszyłem się, pinki spadły. Synchronizacja się poprawia. Czekaj. No bo tu jest za dużo tych budynków, nie? Co on dodał, nie? Ta mapa no jest płoty... tak źle zoptymalizowana, buddy, że... Dobra, czekaj. Tu jest... Czekaj, silos ten sprzedam na pewno. Czekaj, bo tu jest jakiś silos, ale to nie wiem, czy to jest ten. A zaraz zobaczymy. Ja sobie tę mapę... Zaraz nie będzie, nie? Posprzedawaj to wszystko w pizdu, gołe pole zostaw. Zobaczymy, tak, to wek. Weź sobie kup Easy Shida za 9000, postaw tutaj, gdzie kombajn ma stać i elegancko będzie. Tam sprzedaje, ty zaraz się okaże, że pół mapy sprzeda, nie? Bunker silo, stodoła zostaje, mały silo zbożowy zostaje. Co to jest? Świnie na razie są niepotrzebne. O, co ty coś? Owce sprzedał czy krowy? Nie wiem, co tam sprzedałem. Coś tam owce i krowy sprzedałeś. No tutaj na razie krowy. Mak kosza. No dobra, to na razie mamy miejsce. To dość dużo tego miejsca. Bym powiedział tutaj. Aj to kurde, krzaki wyciąć i chłopie, to być nie umierać. No. Dobra. Okay, mak kosza. Ty i tutaj z boku można. Co potrzebujesz? Mak, kosze. No to bardzo dobrze, koś. A on działa? Dobry już? Tak. Ale to jego pole? Tak, wszystko. Jak idzie kosić, to kosze. No, nawet jakby sąsiada było, to kosze. Dobra. A już to wszystko wysypałeś, 3989. Tak. Co tu jeszcze można pierdzielić? Studnia, ten silos. Kurde, zastanawiam się. No, studnie wyrzuć to studnie, bo ta studnia jest akurat na wjeździe. O, dobra, teraz okay. Już jest brama szersza, ty. No, chłopie, teraz już można. Teraz piłę kup, jeszcze tam się drzewa powycina dla ciebie. Poczekaj chwilę. Bo my kochamy drzewa wycinać.
Czekaj, ten bunkier z tego. Z... Ja ten bunkier wywalę. Też go sprzedam. Z modyfikacji. Taki bunkier znowu. Coś ty wymyślił. Bunkier na silos jakiś miałem. Sprzedamy, bo pingi wtedy spadają. No i dobra. 330 tysięcy. Dobra, to... A, to jest silos? Nie wiem, co jest. Który silos? To jest... No tutaj wysypałeś, tak? No. A tutaj co to jest? Gdzie? Laden. A, ty, tutaj ziarna i te można ładować. Gdzie ty jesteś? Czekaj. No tu, to. To? Tu podjeżdżasz siewnikiem chyba. A weź ten siewnik na razie. Ty, ale ty, ja nie wiem, czy to jest, no właśnie, to jest do siewnika, nie? No mi się zdaje, że to jest do siewnika. Zobacz, czy możesz, pokażę ci się, załaduj czy coś. Ja to nasion na razie nie ma. Ty, a co tu jest? Ty, a to są tylko po prostu jakieś... To nie jest silos, panie. Bo już go sprzedałeś. Aha, ale tu w ogóle nie pokazuje, że to jest silos. No bo go sprzedałeś. Tylko opony zostały. No bo go sprzedałeś, tam był trigger. Aha. Pewnie do tego. Co, możesz coś tam zrobić? Ja. Nic nie mogę. Powiedzmy, moi drodzy, tak, że te stare budynki ja będę sprzedawał i będę sobie wkładał po prostu takie budynki, jakie ja będę chciał na nowo. Bo to... Czekaj, majster, czekaj. Ty, to wszystko... To... A... Co? Nowe garaże będziesz montował, wszystko na nowo będziesz tu montował? No to wiesz, takie wiesz, na przykład... wezmę to, sprzedam, a postawię jakiś normalny silos, nie? Rozumiesz, taki kudę, wiesz. No. O to chodzi, nie? Spocznij napełnianie. I mogę... Karma dla świń, koniczyna, siano, TMR, trawa, słoma, siano, kiszonka, koniczyna. Gdzieś to jest jakiś taki inny silos. Inny silos, na powiedzmy na takie te. To na razie też mi niepotrzebny, w sumie. Chociaż... Słomy. Chcesz słomy ci załadować? Gdzie? Tutaj? A to nie będzie się robić kiszonka czasami tutaj? Słoma. No to co ja załadowałem tą słomę, nie? 23 tysiące miałeś, nie? Nie, 14 ja mam. A ty? A teraz robimy inny myk, patrz. No. Chyba, że ty już to sprzedałeś, czy nie? Na słomę to jest w drugim budynku, panie kolego. Tu jest na słomę. To tam skąd tam to jest? O, tu jest cała ta stodoła, nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy będzie leciała kasa, czy nie. A do sprzedania? No przodem trzeba by wyjechać, tutaj przecież masz ten. Wyjazd następny. Tu jest jakiś trigger jeszcze. Jest, czekaj, otworzę wieżeja. No jest trigger, no. I słoma, no i teraz patrzymy. Leci kasa, czy leci do magazynu? Leci do magazynu chyba, leci co? Leci do magazynu. O. Ale tamto też leci do magazynu. Oj, tylko ten magazyn niedobry, oj niedobry. Dobra, poczekaj. Oj niedobry. No to się robi coś z magazynem, takie coś. Co, będziesz go... No sprzedaję go, stodoła, to jest to zwykła stodoła, spacja. O. Sprzedaj, cyk, okej. Co, poszło? No proszę. No i sprzedałeś tylko trigger, panie kolego. Budynek został, a trigger sprzedałeś. Przychód ze zbiorów i sprzedałem 513 miałem ze zbiorów, a budynek został? Budynek został, a sprzedałeś tylko sam trigger, właśnie o to chodzi, nie? Szopy. Tu jest umieszczanych różnych triggerów w różnych miejscach, tylko nie wiem, jak to jest liczone, jeśli chodzi o... o ten cały twój magazyn, nie? Mhm. A, futer mi silos. Dobra, to też to sprzedał, bo to nie będzie mi potrzebne. Silos nie jest pusty. Ma słoma 9000, wartość 450. Dobra, sprzedajemy tam to. Okay.
Pozbył się wszystkiego. No jak, najlepiej tak. Tutaj jeszcze ale, ten, jeszcze ten to, dom. To, ciekawe, ty, czy to ja mogę do tego domu? No właśnie, a, jest. Dobra. Tych starych budynków to chyba nie ten, nie posprzedajesz, bo one są wklejone chyba w mapę, wiesz? Możliwe. Ale jakieś stare maszyny można tu wsadzić, no. No. Ważne, że mi do magazynu teraz leci to, co kuda... Ja już miejsce na mojego Deutsche znalazłem. A, panie. Co? Teraz już silosa na ten. Nie mam na słomę, bo teraz zrzucałeś słomę, nie? No. Czy co tam zrzucałeś? Co miałeś na przyczepie? Słoma. To na tej słomę miałeś? No. To nic mi nie wzrosło. Tak jak mi pokazuje, to ja bym miał z słomy. Czekaj, kurwa. Już sprzedałeś to doły, to słomy już nie ma. No, sprzedałem. O, tu jest miejsce na mojego Deutsche, razem tu obok tych pań na plakatach. Aha. Dobra. Zamykamy, bierze je moje. Czyli trochę kudę tutaj w stodole to dupa była kuda. Czyli ja bym musiał znowu, zaraz zobaczymy. Znowu kupić stodołę i postawić. Nie, czekaj. Ile postawisz stodołę? No. Kiedy tu patrzysz w silosach, tak? No. Silosy służą do przechowywania plonów. Tu mam jakiś inny silos. Tu mam silos do trawy. Bo ja patrzę, to jest to, co ja dzisiaj zainstalowałem. To jest stodoła za 90 tysięcy. Do przechowywania właśnie ta... Aha, czyli to jest do przechowywania 500 tysięcy. A to co to jest? Płomy, trawy, koniczyny. Tam to jest jakaś coś tam żółtła. No, czekaj. Ale myślę, że to buddy sobie zrobisz po odcinku, poprzeglądasz dokładnie. To przegląda po dokładnie. Moi drodzy. No, czas najwyższy kończyć chyba. Dobra. Baby panda już przyjechał. Jedzie kombajnem. Ty uwaga, bo się rozpędził. Panda jedzie? Kajwa to, że wysypać mam. Na razie nigdzie, zostaw. Na razie nigdzie, bo nie ma gdzie. Nie ma gdzie na razie. Kontrol I? Nie. Kontrol I? Bo jeszcze tura nie ma. Ty, ale ta rura twoja dziurawa jest tutaj, ty. Ja widzę niebo. A wysiądź z tego bizona, daj mi pokaż, jak on wygląda w środku. Naciśnij tylko Kontrol I przy odpalaniu. Coś się rusza w nim w środku? Nie. Gdzie w środku? No, twoje nogi. Nie wystają poza tego? A ciekawe, czy jest tam modyfikacja, ale nie może z dwóch jeździć. Pasażera nie. Prrr. Teraz, co tu jest? Co? Co tu jest? Nie. Mac? Mac? O kurde, robimy kompot z Macu. Kompot z Macu. I cała wieś szaleje. Ty, ale duży cały zbiornik masz prawie, co? Prawie, no. To dobrze sypie ten Mac. Aha. Ty. Ale to czemu, bardziej wygląda jak żużel, a nie? Ty, a czemu masz kulki w nosie, Maku? O ja, masakra. Dobrze, moi drodzy. Kontrol I, nie będziemy szczypać, nie będzie wysypać to. Tak, nie? Buddy bym ja chyba zaczął z żywca. Dobrze, moi drodzy. Ja my kończymy. No, co znalazłeś? Widziałeś, rzucił to jak chudę starą. A co ty chcesz zrobić? No i stój. Bo zahaczysz klapę, kurde. Poszło. Klapę mi urwał. Ale urwał. No. Ale urwał. No tam trochę się pogięło, ale... Tu się wyklepie, zamknij drzwi, żeby nikt nie widział i będzie dobrze. A nie, czy zamknie drzwi, chyba go wysadzi w powietrze. O nie, wepchnęło go. Widziałeś? Jakie zajebiste drzwi, nie? Automatyczne, czekaj, zobaczmy z tej strony. Ty, panda, dałem ci nowego kombajna, a ty już zapasówkę zniszczyłeś. Jaką zapasówkę zniszczyłem? O co ci chodzi? Tutaj. Przednie koło, tylne koło.
Ale nie, to zobacz, to jest tak, tu masz zimówkę, nie? Tu no, jest letnia, nie? Tu jest bieżnik na tor, zobacz, tu są sliki, nie? I tak no, wiesz, możesz pisanem wylecieć na tor, nie? A jak chcesz łańcuchy, to tam koło tej rury były, leżały, no, nie? Musisz sobie podpiąć. Dobrze, moi drodzy. My się z wami żegnamy na naszej nowej farmie w Dolnośląskiej wsi. No, żegnamy się, dokładnie. Ale co miałem mówić, nie wiem co jest z tymi lagami naprawdę. No może dlatego, że jest za dużo tu tych budynków jakichś tam porozmieszczanych, niepotrzebnych, może to też. Wiesz, dużo już z rzeczy jakichś tam poddawanych. No nie, no dobra, słuchaj, jeżeli tak, u siebie odpaliłem na ultra, na tych samych modach co ty miałeś, tam nic nie było problemu. No to dobra, no to po prostu masz kudę. No, dobra, nie będę testować. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam, na razie. Trzymajcie się. Hello. Oj, oj, oj. Zapraszam.